zacząłem. Tak, do ciebie mówię. Łączysz się z siecią, co? Cóż, na twoim miejscu... Hej, hej i czołem. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Gdzie? 2700? Przepraszam, 2077. Na moim kanale. Ja oczywiście jestem admirał Karol 92. Bo ktoś to inny mógłby być na tym oczywiście kanale. Pamiętacie, gdzie kupiliśmy tą mieszkankę w Korku Plaza? Dość ciekawą mieszkanką. Ciekawa lewka. Ale prysznic to kurde kolos. Nie patrzcie tu. Ale ty masz mordy wi. Szkoda, że muszę to zrobić tatuaży. Dobra, wejdziemy tam, wejdziemy tam. I się przypomnę, jak wiemy. To ja się praktycznie uciszam.
Jasne, pakujemy się, jedziemy i co? Nie, reszta ma zostać w obozie. Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi, żeby tu paradował. Serio myślisz, że panom da się czegoś zabronić? Bo z mojego doświadczenia wynika, że to nie ma sensu. I tak zrobi, co chce. Nie, jeśli planuje zostać w tej rodzinie. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spi... Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Vi ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej, czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żebym cię kopnął w dupę, kiedy znowu zaczniesz się pakować w coś głupiego? To było przed tym, jak napadłeś ze mną na obóz Rafenów. Więc chyba straciłeś swoją szansę. To było coś innego. Chciałaś uratować kogoś z rodziny. A teraz chcesz go oszukać. Jak masz moralizować, to wypierdalaj. No dobra. To jak chcecie przejąć tego basiliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże...
ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając pasjonisko. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony komfort. W dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba, i akurat przejeżdża sobie obok. To... Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Wchodzę w to. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Ale troszkę ci głos drżał. Nieprawda. No przyznaj się. Spociły się rączki. Wal się. Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. Militech nie dowie się o włamie. Czy ty mnie próbujesz obrazić, Bobby? Okej. Zapomnij, że pytałem. Zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chce zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. Dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Mnie też było ciężko odejść od rodziny. Ale też nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie. Zapamiętam. No i jesteśmy.
wielki skurwiel. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. Tak, moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej. Gotowi? Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Widziałem sporo takich opuszczonych stacji. Ta należała do korporacji, która zarządzała fabryką cementu. Mieli tu punkt przeładunkowy. Ale że zostawili lokomotywę? Stoi tu od jakichś 40 lat. Czasów upadku sieci. Musieli wtedy wrócić do starych metod. To lokomotywa na ciekły uran, jak łodzie podwodne. Okej, to tym bardziej. I tak to zostawili? Korp. Pewnie wpisali to w tabelki jako optymalizację kosztów. To stary tech, więc Karol będzie musiała schakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. Szybko ci poszło. Będzie wkurwiony, nawet jeśli się uda. Już widzę jego minę. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Strasznie się bałeś podpaść Solowi. No, nie na tyle, żeby zostawić panam na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że panam ma rację. Jak wam idzie? Świetnie. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Vi, możesz to przeskanować? Bo nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony. Trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment. Podmieniam. No to sprawdzamy. Działa! Ha! Dzięki, Vi. Jeśli coś pójdzie nie tak z tą akcją, najbardziej oberwie się panom. Myślisz, że ją wystawimy? Że nas Sol nie ruszy, a panom znów dostanie po dupie? Ten dzieciak coraz bardziej mi się podoba. Teraz mu się zdaje, że troszczy się o panam bardziej niż jej własna rodzina. Czemu poprzednio nie stanęliście po jej stronie, kiedy odeszła z rodziny? Bo poprzednio panam zachowała się jak idiotka. Myślicie, że teraz jest mądrzejsza? Tak. Odeszła. Nauczyła się czegoś nowego, poradziła sobie. A potem potrafiła wrócić. Takich ludzi ceni się w rodzinie bardziej niż tych, co całe życie siedzą na dupie i robią to, co im się każe. Co tam? Przyszedłeś mi pomóc? Pierwszy raz widzę tak stary tech. Skąd wiesz, jak to obsłużyć? Z książek. Poczekaj, aż zobaczysz mechanizm w nastawni na wieży. Używali tam kart perforowanych, wyobrażasz sobie? Jakich kart?
To dawny nośnik danych. Po upadku sieci cofnęli się do metod z XX wieku. I jak taka karta wygląda? Kartonik podzielony na kolumny z wybitymi dziurkami kodu. Każda pozycja, przebita albo czysta, to pojedyncza jednostka informacji. Tak naprawdę to nie chcę gadać o kartach perforowanych, ale o Panam. Niech zgadnę. Trochę nie wiesz, po co tu właściwie jesteś, co? Panam prosiła mnie o pomoc. Wróciła do rodziny, przeciągnęła na swoją stronę Mitcha i nas. Ale i tak dzwoni po ciebie. Ciekawe dlaczego, Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolna? Jakbyś zaczynała 1000 nowych podróży? Może raczej pełna nadziei. Okej, to tutaj. Czego mamy szukać? Kart perforowanych. Jakich? Takie karty z dziurkami. Pomogę ci szukać. Okej, dzięki. Nie ma. Musi gdzieś tu być. Wi, rozejrzyj się porządnie. Nic. Nie to. Proszę. Włóż kartę do czytnika. Okej. Działa! Chodź zobaczyć! Fajna zabawka. Vi, chciałam chwilę z tobą pogadać. Vi, to nieodpowiedni moment? Tęskniłem za tobą. To znaczy... Czekaj,
Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Możemy teraz zacząć. No dobra, dajesz. Żartowałam. Słuchaj, ja chyba wiem, do czego to zmierza. I to ci się nie podoba? To nie tak. W zasadzie też chciałam o tym pogadać, tylko... nie tak otwarcie. Planowałam trochę pokluczyć, wybadać cię, a potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Świetny plan. Co poszło nie tak? Wygląda na to, że mnie przejrzałeś. Wcale nie wiedziałem, jak zareagujesz. Ja też tu gram trochę w ciemno. Nie chcę tego spierdolić. To mi wygląda na taki plan minimum. Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. Mówiłam. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą wolę być ostrożna. Nie czujesz żadnych impulsów? Szkoda. Trochę na nie liczyłem. Czuję, ale... ale boję się, że nagle z czymś głupio wyskoczę i okaże się, że zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie... jakby co... ostrzegałam. Dobra. Wracajmy do pozostałych. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. Siądź wreszcie na dupie, co? Członko? Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Chodzi o reakcję Sola? Zostało jeszcze sporo czasu do wieczora. Może sprawdzę jeszcze raz samochody? Już widać gwiazdy. Do świtu zostało kilka godzin. Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś.
Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Mało mówić o wojnie. A co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowej SI i pijesz Lugol jak pojebany, bo wszystko jest napromieniowane. Na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Aha. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w Basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Wypijmy za Skorpiona. Za Skorpiona. I za Jackiego. Sol miał rację ze Snake Nation. Powinniście być niezależni, bo inaczej możecie skończyć jak... Jak Bakerowie? Mhm. Poradzimy sobie sami, tylko potrzebujemy prawdziwych zleceń. Ludzie muszą znowu usłyszeć o Aldecaldos. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Skorpionowi to by się spodobało. Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Okay. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Chłodno się zrobiło. Nieprawda. Ale to miłe. Idziemy spać? Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? No... To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza. Dobranoc, Vi. Okej. Jadę. Wszyscy gotowi? Vi, jedziemy!
jeden z wagonów, to przyspieszy. V, nie ma na co czekać! Rozwal sprzęt tego wagonu! Zbliżamy się, ale wciąż za wolno. Widzę ich! Otoczcie ich, jak tylko zostaną odcięci! Wspomaganie! Dobra, ciężarówki są wasze, chłopcy! Róż do Petedi! Idzie broń ciężka! 4, nie, 5 samochodów! Nie, zablokowano! Wyznaczcie nową trasę! Ogień! Kontakt z wrogiem! Rozwalcie ich! Ognia! Biegam w magazynek! Mitch, Bob, jazda! Wszystko zgodnie z planem, szefową. Dobra, pociąg odjeżdża. Ruszajcie! Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Ciesz się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i ten jego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna.
oddziałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, samą wodę. Pana! Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, pana, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska i jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarów. A co z Basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdźmy z oczu. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wszystko okej? Jasne. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Wydaje mi się, że rodzina jest po twojej stronie. Tak? A po czym to poznałeś? Bo jakoś nikt się nie odezwał. Po tym, jak pożerali wzrokiem Basiliska. Nomadzi i pancery. Pancery, nomadzi. Kupiłaś ich od razu. Zobaczymy. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znak i przyjadę. Vi, na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. Thank you.
zanim zapomnę, odezwała się do mnie jakaś babka, Elizabeth. Ma zlecenie dla kogoś, kto zna się na braindance'ach. Dała mi namiary na ciebie. Dzięki, że o mnie pomyślałaś, Judy. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że laska dobrze zapłaci. Zdecydowałem się wziąć tę robotę. No i co? Ciekawie się zapowiada? Na razie jeszcze trudno powiedzieć. Rozumiem. Tajne przez poufne. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym stara bieda. Lepiej mów, co u ciebie. Jak tam twoje braindensy? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno? W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o braindensach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czym? Tak, powiedzmy. To inaczej do tego podchodzisz, wiem. Dlaczego właściwie zajmujesz się pornosami? No to chyba oczywiste, bo to się sprzedaje. No jasne, ale myślałem, że komuś takiemu jak ty będzie przeszkadzało to całe uprzedmiotowienie. Uprzedmiotowienie? To nie w moich nagraniach. Moi aktorzy mają z tego frajdę. I właśnie dlatego wszyscy chcą to oglądać. Emocji nie oszukasz. Jak to się właściwie stało, że zajęłaś się tym tematem? Zawsze miałam smykałkę techniczną, od dziecka. A kiedy obejrzałam mój pierwszy braindance, pomyślałam, że na pewno da się go wyedytować lepiej. Więc spróbowałam. I faktycznie, dało się lepiej. I to dużo. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. A co tam u Moksów? A Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyłam im. I co? Nic nie zmienili? Nie no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Nie, co ty. Ja się znam na braindance'ach i do tego się nadaje. Nie potrafię zarządzać ludźmi i nawet bym nie chciała. Muszę lecieć, na razie. Dobra, i co dalej? W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Wal. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Night City. Jak zawsze, your business. Basilisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? W dzisiejszym programie bierzemy na tapetę More Technologies. Jasne, zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę. Nie tak dawno temu More wypuściło na rynek serię wysokiej jakości wszczepów. Tytanowa czaszka Brightcorn K, zestaw kości Eiger T, czy nowe ramiona Calston Dub. Co ciekawe, cały czas doskonale sprzedaje się też pierwszy produkt Mora. Lecz. Liskam C, override układu odpornościowego. Wysoko oceniany przez ingerencji cybernetycznej na całym świecie. Co prawda...